Zarejestrować samochód lub zgłosić kupno i sprzedaż można było przez 2 miesiące. Teraz kierowcy będą mieli na to miesiąc. Ale nie tylko kierowcy muszą na nowo przyzwyczaić się do starych zasad, które obowiązywały jeszcze przed pandemią. Kto jeszcze będzie miał problem? Sprawdza Łukasz Kądziołka. Duże zmiany po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego. Został on wprowadzony w zeszłym roku i zastąpił stan epidemii. Ten stan zagrożenia na pewno będziemy co najmniej do tego okresu wrześniowego utrzymywać. Nieco ponad rok temu większość ograniczeń została zniesiona, jednak nadal trzeba było mieć maseczkę m.in. w przychodni czy innych placówkach medycznych. Teraz już nie ma takiego obowiązku, ale to nie jedyna zmiana. Niektóre urzędowe terminy powróciły do stanu sprzed pandemii koronawirusa. Wracamy do tych terminów, które już wcześniej obowiązywały, więc to nie jest taka diametralna zmiana i diametralne skrócenie terminów. Wcześniej również pracowaliśmy na podobnych przepisach, a po drugie z naszych doświadczeń wynika, że część tych kierowców, których na przykład właśnie prawo jazdy kończyło ważność w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, mimo wszystko stawiała się w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych, wyrabiała te nowe dokumenty, w związku z czym nie spodziewamy się tego, że to będzie jakaś olbrzymia fala kierowców. Kolejek jak widać nie ma, nie tylko do prawa jazdy, ale również do rejestracji pojazdów. Choć od poniedziałku na zgłoszenie kupna, sprzedaży i zarejestrowanie pojazdu kierowcy nie mają już 60, tylko 30 dni. Kolejki mogą za to być do lekarzy. Do końca roku pracodawcy muszą skierować pracowników na badania. Początkowo mieli mieć na to tylko 3 miesiące. Pomimo wydłużenia tego terminu do 180 dni nie będą w stanie tego obowiązku zrealizować. Proszę pamiętać, że w Polsce mamy około 3000 lekarzy medycyny pracy, do których nagle ruszą setki tysięcy, jak nie miliony pracowników. W tak krótkim czasie nie będzie możliwe wykonanie i tego spełnienie tego ustawowego obowiązku, za który przecież Inspekcja Pracy będzie rozliczać pracodawców. Dlatego pracodawcy RP apelują do ministra zdrowia o wydłużenie tych terminów. Z kolei na realizację zaległych szkoleń BHP będzie 60 dni.